Hello, Ebrynian, tu Flipiński, witam was w odcinku z Prime Wars. Jest to takie nowe, nowa gra MOBA, która wyszła wczoraj albo przedwczoraj. Na razie jeszcze nie do końca ogarniam. Gram sobie tutaj jakąś lisiczką. A i właśnie wyskakujmy gang. Nie nagrywałem w początku, bo zapomniałem włączyć nagrywania, haha. Ale dobra, mniej więcej powtórzę to, co mówiłem. A co? Zbyt wiele się tutaj nie wydarzyło. Więc tak, MOBA, jak widzicie, mamy trzy linie, czyli dosyć standardowo. Główny system tej gry polega na punktach talentu. Za te talenciki możecie sobie kupować właśnie nowe skille, ale jak widzicie, nie ma tutaj golda. Za golda możemy kupować itemki w bazie. Co on sobie myśli? What? Dziwny typ, bo nie żyje. No. Także za te punkciki możemy kupować zarówno itemki, ale tych itemków jest bardzo mało, bo są tylko takie consumables, typ, wiecie, czyli potiony, coś jak Oracle. Ale za to możecie, zobaczcie, to jest pasywka, to akurat zły przykład, bo to jest dobra pasyweczka, to jest wzmocnienie skilla, to jest ult. Nie, dobra, to jest kolejny skill, ale zobaczcie. Teraz mam, bo zebrało mi się trochę tych punktów. Zobaczcie, tutaj mam 35 HP, 1 do siły, 1 do intelektu. Czyli to jest tak, jakbym kupił sobie itemka. Nie? Czyli zamiast podziału tutaj na doświadczenie i gold, po prostu są te jedne punkty i tym trzeba będzie zarządzać. To ciekawy pomysł, nie? Coś innego niż kolejne jakieś MOBA z tym samym systemem. A dobra, tu mam inventory, tu mam jakiegoś pota, a właśnie sobie ogólnego. Dobra, moje statystyki to nieważne. Zobaczcie, tu jest cooldown na poty. Ciekawe. Okej, okay, the wind... bla 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 bla. Ojej, to ta postać jest trochę skomplikowana jak dla nuba. Coś mi się wydaje. Wcześniej grałem sobie takim jeźdźcem, ale teraz mam lisiczkę. Nawet nie wiem, jak się nazywa ta postać, trochę wstyd. A, generalnie o tej grze mamy podział, jest taki konflikt. Oczywiście. I wybieramy sobie na początku, po której chcemy być w stronie. Czy chcemy być tymi z dżungli, czy może chcemy być tymi dobrymi, no, ludźmi, a tutaj mamy jakieś takie, nie wiem, egzotyczne bardziej osoby. I co ciekawe, jest dostępnych kilkadziesiąt czempionów już chyba, nie pamiętam dokładnej liczby, a mamy taką ciekawą opcję zastosowaną, no więc po jednej stronie konfliktu ta lisiczka by się nazywała jakoś tam, nie wiem, lisiczka superancka, a po drugiej by się nazywała jakoś inaczej. Nie pamiętam w ogóle nas, to jest żal trochę. Te postacie inaczej powinny teoretycznie wyglądać po różnych tam stronach. Aha, dobra, chwila, ja bym tutaj, bo tutaj... Co to są te szczury? What the fuck? Dobra, przeczytajmy może, co robi mój trzeci skill. A, i przerzućmy sobie to tutaj. Co ciekawe, w tej grze nie ma recallu, także trzeba tutaj zasuwać z buta. Okej, okay, dobra, widzicie, weźmiemy sobie kolejny ten skill. Co to robi? Gram ją pierwszy raz. Bla, 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 bla. Oho. Okej. Okay. Jestem na dwóch, więc oczywiście nie mogę się wbijać. No i... Dobra, tutaj pokażę wam jeszcze mniej więcej... O, zobaczcie, kolejny punkt. Wszystko z automatu, nie? Na razie jestem nobem totalnym. O, wreszcie jakieś wsparcie. Więc tak, tutaj mamy jungle, tutaj mamy jakieś świerki i im mocniej puszujemy, tym te nasze lasy się bardziej przejmują, nie? Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj teraz sobie przejmę flagpole. Dawaj, dawaj, dawaj. Do góry jest ziomeczku. Nie wiem, czy w tym pomagam. I tutaj pyk. Lasek idzie do przodu nasz. A co to nam daje? Daje nam wizję, także to będzie naprawdę przydatne. Ciekawe zastosowanie, nie? Czegoś takiego. Nie widziałem jeszcze. Dobra, ja bym przywalił jej, tylko mam małe zasięgi, nie? Cykam się wbijać. A ty nie jesteś podobny do Trala z Doty, nic nie? Podobny koleś, strasznie. Podobna postać. Moje jest teoretycznie tam Ari, nie? Można by tam coś mówić, nie? Ale... No nie jest podobna, jeśli chodzi o jakiś gameplay czy coś.
A pomysł Ari nie jest też zbyt oryginalny w LoLu, także nie ma co mówić, że to jest jakaś zrzyna. Dobra, więc tak. A może wam przedstawię tutaj. Nie mam pasywek chyba. Albo są, ale nie wiem o tym. Nie ma tutaj pasywek. Moje Q robi takie tam walnięcie i redukcja speeda na takim zasięgu. W jestem niewidzialny. Coś jak u Wukonga, nie? Zresztą. Coś takiego. Trójeczka to właśnie jakieś tam firebole mają lecieć. Dobra. I lecę teraz. Lecę się wyhealować. Tak szczerze nie wiem po co ja tu przylazłem. Chciałbym wam tutaj pokazać mniej więcej bazę, yo. Zobaczcie, tutaj jest coś, czego nie rozumiem. Teraz ten materiał robi się trochę dziwny, ale po prostu nie rozumiem, o co w tym chodzi. Jakiś minigame? What? I w środku bitwy? Co to jest? O co w tym chodzi? Ludzie, czy wy to widzicie, że w środku bitwy możecie sobie zagrać w kulki? No, obczajcie to. Ja w to po prostu nie wierzę. I co się teraz dzieje? Nie, dobra, pora wyjść stąd. tak. O którym? Dobra. No coś się stanie, jak przegram to? Czemu jest minigame w środku gry? Jak mamy nob team i chcemy iść AFK, to zawsze nie musimy iść AFK, tylko możemy sobie pograć w tą grę. Dobra, przegrałem. Dobra, także. Nie, chcę już więcej grać. Oryginalne zajęcie, musicie przyznać. Dobra, pokażę wam tutaj sklepik. Tak jak widzicie, czyli HP poty, mana poty, jakiś movement speed, teleport, jakieś gówno, dobra. Ja bym sobie gdzieś steleportował się. Mam tutaj to. Dokąd mogę? Jo, ale mogę gdzie chcę. To jest teleport. Siema. Jeszcze taki ninja gang zrobię, nie? W ogóle. Aha, to moje ulti jest. Nie powiem, że go nie zmarnowałem. Dobra. Aha, i to ma mały cooldown w sumie. Minutka, 1,5 minuty. Okej. Trzeba. I zobaczcie, teraz będzie. Aha, muszę to jakoś wziąć na marsz. Aha, to tak to działa. Okej. Czyli. Do góry. Aha, i zostałem zaatakowany interrupt jest, nie? Oj, oni mi już tego nie dadzą. No, idzie ich trzech. Chociaż tutaj jest jakaś pomoc. Tym champem gram ostatnio. Bo był całkiem spoko, zacząłem go ogarniać. Ale w tej grze wzięło mi to. Dobra, bijemy. Cieniasa. Dobrze, że jest AFK, bo mamy przynajmniej szansę kogoś zabić. Dostałem stuna. Co tu się dzieje? A, ona jest niewidziana. Dobra, zrobiła nas. Ja zaraz mam też niewidkę. Ej, to całkiem sneaky postać. Sneaky. Dobra, ja chcę to przejąć. Aha, jest za daleko. Czy nie możemy tak zbagdorować, nie? Tych flag. What? To byłoby śmieszne akurat. Dobra. Puf. Ach, jakiś ult kill, nie? Coś w ten deseń. Się nie... Untargetable. O, ale ładny autoatak. Dobra. What? Flipiński is on killing spree. To się nie zdarza zbyt często. Dobra, koniec niewidki. Okej, jak widzicie, tutaj jest dżungla, nie wszystko pięknie. O, biega szczur. Ej, ale dziwi mnie to, że mam tylko 3 skille. Można sobie tutaj wybierać. Pasyw. Jeśli skille mają taką obramóweczkę, to znaczy, że są aktywne. Tutaj jest. Włączył mi się haste w ogóle. Okej. Może to z tego buffa, nie? Dobra, więc tak. Ona ma raz, dwa, trzy aktywne skille. No to lipa trochę. Chyba, że na jakoś się poskilluje tą postać i. O, ty stary, nie. Dobra, to już nie jest nasze. Aha, to jakiś w ogóle master i stuner. Takiego pokroju postać. Okej.
Walniemy pyk. Battle Master. Nie wiem, o co chodzi tak szczerze. A, że ja mam więcej siły. O, nie bi... Stunę dostałem. A, tam jest ona. Ale dobra, dobra, dobra. Ja jestem skubany. Sneaky Bastard. I mam swoją niewidkę. O, akurat wrócę sobie do was, wychiluję się, nie? I będę mógł... użyć teleport. Całkiem spoko to jest, nie? Da się nauczyć grać, nie? Bo jak ja na przykład grałem pierwszy raz w LoL'a, jak zobaczyłem, że jest coś takiego jak Recall, to załamałem się, że po prostu można się teleportować do bazy. To było dziwne. Dziwnie się tutaj wpada do tej bazy. Można całą grę przeżyć bez powrotu do bazy. No dobra, padniemy, nie? Ale tutaj nie ma takich cofek po zakupy z tego, co widzę na razie. Chyba, że jestem jakimś totalnym nowym i coś failuje. No nie wiem. O, tutaj mam ogólne te punkty Prime. To się powinno nazywać punkty Prime chyba. Prime Points. Nie wiem, nieważne. Ale dobra, więc tak. Tutaj jest jakiś buffik, może go sobie strzelimy. Zrobimy. O, fajne, że to jest automatycznie się używa ta niewidka tutaj, nie? Jak jest poniżej 20%. Okej, okay, to jest jakiś buff, mam nadzieję. Ktoś jest jakimś mistrzem czegoś. Nie wiem, o co chodzi. Ja w to się nie mieszam. O! Teraz intelekt mi się zwiększył. Nie wiem, co to znaczy. Czy moje skille będą być więcej? Nie wiem, tak szczerze. Pójdziemy sobie na tego topa teraz. To jakiś typ siedzi się w farmie. Ma 14 level tylko. A dobra, nie ogarnia mojej postaci, więc... Moja postać zresztą nie wydaje się jakaś silna. Wypiję sobie pota. Ten typ chce się ze mną bić, czy mi się wydaje? Burn! Nie ogarniam tylko tego mojego ulta, jakoś... Jakoś tak dziwnie... Went blablabla, here it takes... Aha! Tutaj są bardzo ciekawe właściwości, w sensie... jeśli jest na native terrain... Bierze mniejszy damage. Na przykład jeśli jest... Jeśli ja grałem ostatnio o tym kolesiem na desce, to on miał też ciekawą paseweczkę, w której postać Opposite Sex coś tam miała jakieś bonusy, nie pamiętam już jakie dokładnie. Dobra, puf. Brudasko mała. Okej. Okay. Dobra, puszujemy to. Ile da się to... O! Widzicie? Przejmujemy to. Dobra. Ciekawe to jest zastosowanie właśnie z tymi klasami. Zobaczcie. Może tutaj wam... O, zobaczcie. Tu jest ten Flame Tail. Aha, dobra, nieważne. Tutaj jest też Flame Tail. Oszukali mnie po prostu. Nie tak to miało wyglądać. Aha, to dobry w ogóle skill, nie? A i chasujemy typa. Aha, niewidka. O ty! Z autoataków go. Czyżbyś użył skilla na mnie? Dobra, trochę ich tu jednak za dużo, ale poczesuję sobie. Bo za 5 sekund mam moją niewidkę. Ta niewidka jest OP, można też sobie tak w środku walki wyjść. Ludzie. No, swoją drogą to, że oni mnie nie chasują, jest śmieszne, nie? Ale... O, ten typ w ogóle, teleport znikąd. Trochę niezbalansowane. A. Ej, czemu oni mają tyle HP już? A dobra, autoatak. Ej, całkiem nieźle mi idzie, jak ja mam staty. Mam 4-0-2. No fajnie, bo to jest moja trzecia gra. Pierwszy raz grałem tym champem. Całkiem spoko. Tylko no nie ma jakiegoś takiego super damage'a ze skilli. Jak grałem tym typem, to miał całkiem fajny damage. On ma na ulcie ulti Zeusa z Doty. Wiecie co, moim zdaniem twórcy to tutaj się dużo bardziej inspirowali. Akurat taki... Oj. Ej, mam Silence'a? A nie, dobra, automatycznie mi się włączył przecież ten skill. No tak dziwię się, what the fuck. Zapomniałem w ogóle w te punkty sobie ładować. No.
Więc tak, tamten typek ma na ulcie ulti Zeusa. Ludzie tutaj, twórcy tej gry, chyba bardziej inspirowali się Dotą, nie? Niż jakimś tam LoLem. Mam takie wrażenie. Ciekawe, czy uda im się tutaj dogonić LoLa w popularności, jakąkolwiek grę. Bo tutaj króluje tylko LoL i Dota, nie? Nie ma nic innego. Kiedyś na trzecim miejscu ten Heroes of New Earth, coś takiego chyba, tak się nazywała ta gra. To w to przecież już nikt nie gra. Bo ta gra jest płatna. O, widzicie? Dostałem teraz. Czyli ulti Zeusa z Doty. Dobra, ogarnę, wreszcie się wyhiluję. Mam 18 level. Co do leveli, to tak, można tutaj wbić 36 level. Yo. Czyli całkiem sporo. No wiadomo, tam na co level nie dostajemy tutaj jakichś super skilli, nie? Tylko dostajemy takie właśnie bonusy jak plus 3 health, stamina i siła i coś tam, nie? Tutaj mamy life drain na 20. Tak to mniej więcej działa. Tutaj możemy sobie wybierać, tak? Ja chcę sobie life drain. Dziękuję. Czy można coś niestandardowego wybierać? Widzę, okej. Okay. O, jak mnie zrobiła skubana, proszę. Dobra. Ulti, ale piękna ultima. Ona mi i tak ucieknie, bo to jest skubana sneaky postać. Dobra, ja to bym sobie to wziął najchętniej. Trzeba by przejąć ten punkcik. Szczerze to powiem wam, że nie zwróciłem uwagi, czy są tutaj last hity, w sensie, czy za last hity dostajemy, jak, o ile więcej dostajemy za last hity, bo jak coś umiera koło nas, to dostajemy za to trochę tych punktów prime. Może nawet nie powinno się mówić prime, ale zobaczcie, 31 za last hita teraz padnie i... Dobra, nie mam pojęcia ile, o. Cześć leszczu. Burn! Pomóżcie mi z nim. To jakiś taki nieudany asasyn był. Bardzo nieudany. Dobra, ja sobie aż wypiję pota. Tyram ich. Zobaczcie, tutaj dżungla jest nasza. Tutaj mamy dwie wieżyczki. Dobra, zbliżamy się do ich bazy. O, ktoś healuje? Jak healę, to pamiętajcie, że... Zawsze chętnie. Burn. I cofka. Zaraz mam tego mojego super ulta. Jeszcze sam nie ogarniam właśnie, co to daje wszystko. Gra jest jakby co za friko, nie? Także możecie sobie obczaić sami tą grę. Na razie jest sporo bugów jeszcze tak przy okazji. Bo na przykład czasem mi tutaj budowanie nie działa w tej grze, bo jest coś takiego jak budowanie tutaj swojego miasteczka, swojej bazy, nie? Jeszcze tego w ogóle też nie ogarniam. Na razie zbudowałem jakieś śmieci i nie wiem po co to komu. Ale no właśnie, z tym miałem jakiś problem. Mój kumpel na przykład miał problem, ponieważ gra mu nie chciała odpalić, musiał wersję bez launchera, także na przykład takie są bajery. O, to bruda się. Dobra, ja stąd mykam. Serio? Biją się ze mną? Tam z moim duszkiem? W sumie to mogliby mnie nawet dogonić. To nie jest takie... Takie... Perfekcyjne. Dobra, zapominam, żeby dawać ten punkt. Mogę sobie też, wiadomo, tutaj coś wybrać, na przykład... Regenerację, HP-ki z poprzednich leveli, nie? Tu jest na przykład jakaś pasywka. I bla 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 bla. O, a nie, dobra, sorry. Jak mówiłem wcześniej, że mój tamten champ miał taką pasywkę. A, B chciałem nacisnąć ją. To widzę, że tutaj ona też ma takie coś. Widzicie? To jest ciekawa opcja, że są tutaj jakieś inne te jakieś czynniki wpływające na nasz damage, na właściwości naszych skilli. Na przykład właśnie widzicie, inna płeć, teren. Ciekawe, no chyba tutaj nie ma akurat w tej grze dnia i nocy, nie? Ale na przykład w Docie była taka opcja, że niektóre champy, jeśli jest noc, to biją po prostu więcej, albo mają tam lepszy movement speed, nie? No
pora sobie dać z automatu coś. To na pewno dobry punkt. O. Przejmiemy. Aha, i ten typek sam przejmuje. Dobra, spoko. I boom. Welcome to the jungle, guys. Pozdro dla kumatych. Okej. Okay. I on to bierze następne, spoko. Dobra, jak tam staty? O, nawet nie odstaje z tym levelem tak ostro. Oni mają jednego, chyba jeden koleś był liverem albo coś, bo ma 14 level. Chociaż, no nie wiem. Nieważne. No teraz dostałem jakiś randomowy movement speed, nie wiem skąd. Jak widzicie, jeszcze tutaj wiele rzeczy jest do ogarnięcia. Source, o. Wolf Dancer. Miałem, właśnie chciałem ją sobie zagrać, bo mam dostępną tą postać. Ale jak ona się nazywa? Flame Tail. Padło na ciebie. Przecież ciężko jest tutaj ich spuszować z tymi wieżyczkami. Aczkolwiek kryty w wieżę trochę w nie siekam. No nieźle. Ej, nie sprawdziliśmy tego. To jest ważne. W ogóle nie ogarniam tego, czemu tutaj wieże fokusują bohaterów. To jest dla mnie tak niezrozumiałe. Ty się za często łapie fokus. Jeszcze nie wykminiłem tego do końca. O, sobie zagrał jakąś melodykę. Miło. Sympatycznie. Dziwnie mi się gra postacią bez żadnych stunów. Dziwnie mieć w ogóle takie dwa skille takie bojowe, nie? Po części. Dobra, ten zabił. Jakby nie patrzeć, W nie używam, w sensie W. Dobra, 1, 2, 3. Mojego drugiego skilla to nie używam za bardzo do walki, do ucieczki, więc tylko pozostaje mi jedynka i trójka. To jest dzikie. Dobra, pora zobaczyć tak, czy jest jakiś blue buff. Ciekawe co tu jest. A, to ten w swoim sklepie. Zobaczymy co jest w takich sklepach, nie? A, poty... Jakieś bears for blablabla. Czyli ta gra jest naprawdę na potężną skminę. What? Są scrolle, które robią damage. Czy możemy kupić taki jednorazowy active damage? Okej. Okay. No, ich flame tail jest killing spree. Dobra, zobaczmy. Czy ty jesteś baronem? Burn, okej. Okay. Dobra, jest silny. Nie soluję go oczywiście. Dobra, chciałem zobaczyć, ale Drake'a nie ma tutaj chyba. To jest jakaś inna ścieżka. No dobra, też nie musi być wszystko, wiadomo, zarżnięte. Jest jakiś boss. Nie mam pojęcia co on daje, bo jeszcze tutaj nikomu się nie chciało nigdy robić go. Dobra, chrzanić tego. Nie, dobra, ja go poczesuję, nie? Ład, ja w ogóle jestem Dominating 605. O, generalnie gra, no... Podstawy nie są jakieś takie trudne, jak na przykład w Docie. Ale ma parę fajnych bajerów ta gra, na przykład te talenty. Możemy sobie tutaj zmieniać te talenty, możemy sobie wrzucać jakieś inne, nie? Mogę sobie teraz tutaj odznaczyć jakiś taki poprzedni. No, akurat tego to mi się nie chce. Także jest tutaj dużo fajnych bajerów. A, oni puszują już tutaj Nexusa, odpowiednik Nexusa, nie? Jak widzicie, tutaj Nexus się broni. Bardzo popularny jest akurat, tylko w LoLu się Nexus nie broni, mam takie wrażenie. Dobra, my to kończymy. A, przeciwnicy się nawet po prostu poddali. Dobra, także to był Prime World. I... Nie wiem czemu jest teraz inny champion, ale okej. Okay. Jak chcecie, to mogę sobie tutaj jeszcze zagrać jakieś kolejne odcinki. Jestem ciekaw waszej opinii o tej grze. Jeśli gracie, to możecie powiedzieć, jak wam się gra, jak wam się podoba. I być może będzie jakiś kiedyś jeszcze jeden ep z tego. Dobra, na razie.